wysłania do Polsce. Siemano. 3000 krętaczu jedny. Co? 10 000. Co? 10 000 krętaczu. No spokojnie, długo się odam, bo nie sobie problem, bo się komputer zalał w Burgerszocie i awaria była, kurwa, nie mogę wrócić po prostu do przodu. Dobra, dobra, jo. Witam, szefie. Siema, siema, szefie. Masz do pracy. No i super. Tylko nie uszyli mi jeszcze koszulki Burgerszota, miało być dzisiaj, po prostu i nie mam, tylko chodzę bez koszulki. Oj. No dobra, dobra. Jakie zadanie na dzisiaj, szefie, ja mam w ogóle w pracy? No słuchaj, zobacz, czy jesteś na podajce. Jak nie ma nic na podajce, no to musisz tam wyrobić. Na podajce, czyli co to na podajce? Ta taca, między kasą a kuchnią. O, żeby nie musiał zrobić. To na środku. O, dobra, o. Tak, to zobacz, dobra, zobacz, dobra, co dobra, to dobra, dobra. Super, ja idę rozgryźć menu. Dobra, dobra, rozpoczynam tą robotę ile można. Ja nie mogę, szef, ja to pierdolę. Ja mam po prostu koszulkę, ale ja nic na dupę nie założę. Po prostu pasuje tylko na mnie peluszka. Dobra, szefie? No, dobra, niech będzie. Ja mogę przygotować trochę burgerów na początek tego dnia. Ej, wiesz co? Możesz frytki zrobić, bo już burgery zrobiłem. Jasne, szefie, już robię frytki. To zrób 5 porcji frytek. Jasne. Super. Kurwa, macie! Nie wiem, czy są te samotne ziemniaki. A to nie ma w stole ziemniaków? No nie, a chyba robię freciory, chyba robię. Aha. Dobra, super. Rób. Dobra, zapłacone. Czekaj, bo trzeba kubełek zrobić. Kubełek, Nie chcę już robić tych fretach. Szefie, już mi się nie chce. No dobra, to już nie rób. To tylko daj mi do stołu. Ale nie mogę przestać, tak nie zajebuj się te ziemniaki, Obieraj. Ja teraz 15 pomyślało, nie wiem dlaczego. Dobra, no to powiedz, jak skończysz, bo trzeba kubełek zrobić dla klienta. Spokojnie. Szefie, będę mógł gdzie sprzątać całego Burgerszota. Jasne, że tak. Pewnie, możesz posprzątać. Dobra, będę sprzątał i będę w ogóle na kasie robił, będę w ogóle zapraszał klientów, dobra? Super, pewnie, że tak. Super reklamy miałeś tam te 2 dni temu, jak byłeś. Super reklama. Stanem twerkerze. No, trzeba poczekać, bo tak nas wszystko robi, teraz kubek będzie. A tak bardzo fajnie. Ale to niech Diamond to szybciej robi, co? Ale zamknij tam gębę, rozumiesz? Ej, Diamond, nie krzycz tak do mnie, co? Kultury trochę pomagam od... A kto tam mówi? Ja tu płacę, żeby się najeść. Zaraz będzie pan miał, chwileczkę. Dobra, na spokojnie. Przynajmniej pan miły, a nie ten Diamond. No proszę na niego nie gniewać, on się resocjalizuje. Ja teraz nie coś rozjemy w tej kuchni, jaką gębę nie zapnie! Diamond super jesteś. No, dobra, widzisz, super jesteś. Dobra, mam fretasy, trzymaj! O, super. Dobra, daj zaraz ten. No Diamond, czekałem na skrzydełka. Przyjmij zamówienia, Diamond! Czy zamówienia? Przyjmij zamówienia. Co wy chcecie? Dla mnie będzie Burger Shot Deluxe. Z sztuki 1. I do tego, i będzie shake, i będzie jeszcze burger z bekonem, kubek ze skrzydełkami i frytki do tego. Dobra, następny! Też może być deluxe. Dobra, czyli to samo co? To następny będzie około 2400. Ile kurwa? Ile? No co ile? No chyba, że masz kartę stałego klienta, bo bonify kartę. Teraz jest taka elektroniczna, możesz 3 razy użyć w ciągu 24 godzin, nie wiem czy wiesz. A nie, na jedną osobę. Pokaż jak ona wygląda. To państwo zamówili? 2 razy zestaw deluxe. Diamond! Diamond, jakie 2400 daje? Diamond! Nabij 500 dolarów. Jezu, ale Diamond takie... Jezu, Diamond, tak przy klientach. 500 dolarów. Kurwa. Znaczy, bo ja chciałem tak, Burger Shot Deluxe. Shake'a, burgera z bekonem i frytki. Diamond, nie drap się, tak, nie drap się. Nie, 500 dolarów, tak. Nie drap się po chuju. 500. Dobra, no czy dobra. Jest 500 nabite i trzeba zapłacić, dobra. No to zapłaciłem. Tak. A pan tutaj ma kubek z skrzydełek, tutaj pewnie. Do pana. Dobra, to trzymajcie, dam to. Dziękuję. I co będzie na zewnątrz? O, witam panie Lusenko. Okej. Okay. Witam pana, zobacz, no. Dzień dobry. Diamond, tylko nie wyjmuj tego pęta. Jakiego pęta, że się wyjmowałem? Chuja wyjmowałeś. Diamondzik. Jak najbardziej poprosimy 17 zestawów. Do tego rozumiesz 2 zestawy same z boczkiem.
dwa jajka, jedną kolę, jedną, rozumiesz, zieloną herbatę i dwa razy szelka proteinowego ciasteczka. Tak, tak, czy dwa się zestawów deluxe, tak? No przecież tego nie mogę w ogóle zapamiętać, to kolega, to się kolega, no! Siadać wszyscy do stolików, będziemy zanosić, do stolików! Ja też na zamówienie czekam. No to ja może zapłacę, co? Ale szejka nie dostałem. A, szejka! No, szejk jeszcze. No przecież nabiłeś, no przecież powiedziałem ci co. Dobra, nabity! Dzięki. Panienka Lucy może już przystąpić do zamówienia, dzięki. Ja mam zamówienie Rockford. Janek, Rockford, on najebany jest, trzy dupy. Jak zwykle. Rock Smithsowego. W razie, że... Nabite, ty jesteś jebnięty. No zapłacisz, nie zapłacisz. Jej. Dobra, wystawię. Czakra, dam ci $5,000. Ale masz jedno proste zadanie. Dobra. Jak zobaczysz, że przyjeżdża ktoś... Jedź, jedź, Karzole, jedź, jedź. Diamond. Nie rusz go. Na razie go nie rusz. Co nie rusz, no? Wsiadaj co. Zaraz ci go oddam. Chodź, Diamond. Momencik, momencik, no już, proszę, 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 bo dostaję do life'a. Diamond. Zaraz wam go dam. Ja muszę z nim pogadać. Może być? Potrzebujemy go teraz. Dosłownie dajcie mi minutę, pan. Oddamy ci go, Spekier. Minutę, minutę i sobie go Diamond, zabrał. No już, pobaczcie, ta minuta już siada do was. Chodź, Diamond. No już, już siada. Zaraz wam go dam, dajcie mi dosłownie minutę, karuzela. Nie wkurwiaj mnie. Chodź. Słuchaj, masz... Co oni masz sama lewy? Nie wiem. I teraz tak. Przyjeżdża ktoś z LSPD. Dodatkowy sos Diamonda. Własność zakładu tak zwana. Ewentualnie jakaś fromunda coś na plucie do burgerka wskazano. Jasne! Asi? Jasne, jasne! No. Leć. Trzymaj się! Diamond, pakuj się z tyłu. Raz, dwa. Już widzisz, mówiłem, że niecała mi... Co za musi być, Diamond? Co mam, przecież wszystko jest w porządku, pracuję cały czas na Burger Sosiana się przypierdalacie! Normalnie zacząłem pracować! Gdzie masz spodnie, powiedz mi? No nie mam spodni, bo mi się wpina to wszystko, a poza tym coś się popierdoliło! Co się popierdoliło? Co się popierdoliło? Popierdoliło mi się coś w głowie! No to nic dziwnego, nic nowego, wiesz, Diamond? Ja muszę do szefa zadzwonić, bo mi przecież wolno go! Nigdzie nie dzwonisz. Ja zadzwonię! Nigdzie nie dzwonisz. Ja zadzwonię! Nie daj, nie krzyż na mnie, już! Rozumiesz? Jakby szał, szakry mnie i mnie zwolni! Jaka szakra, uspokój, żadnej szakry tu nie ma. Ani Baobabu, ani Skibidibiego. A tratwa? A tratwy ci nie zbudujemy. Jak tam praca w Burger Rzecie, powiedz mi. Przecież wszystko jest naprawdę elegancko! No w ogóle pismo się strasznie stało, pismo się coś do picia. Alkoholikiem Cześć. Jesteś? Kto, powiedz mi, kto machał chujem pod apartamentami? Co? Nie, kto machał chujem w Burger Shocie? A, w Burger Shocie. Jeszcze lepiej. Dajmy, otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że machałeś chujem. Swoim chujem. Gołym. Co? W Burger Shocie. Przecież to nawet nie było miano. Przy jedzeniu. Przy jedzeniu. Przy jedzeniu. Najmocniej. Czyli powiesz mi, że więcej obywateli przychodzi na Burger Shota w samych majtkach, w full cupie założonym do połowy? Najmocniej. Zgłoszenie było faktycznie takie, że mało co tam było widać, ale jednak taki mały cypek był. No dobra, machałem pokutasem, machałem, przepraszam. Ty mi lepiej powiedz, gdzie byłeś przez tyle dni. No jak tam się byłem? Na wywczasie! Na jakim wywczasie? Masz powiedziane, że nie możesz opuszczać miasta i co? Gdzie pojechałeś? No pojechałem! Sandy? No, Paleto? Pojechałem tego, no. Na fest, był fest, Sandy Shores, obłaszanki sprzedawali pistolety na kulki, no nie mogę sobie... Dostałeś od kogoś zgodę? No ale przecież do Sandy Shores mogę pojechać do chuja, może! Nie możesz opuszczać miasta. Bez zgody.
Tym bardziej, że w miejscach, gdzie lokalizacja twojego GPS-a nie sięga. A dokąd sięga? W terenach miejskich. W momencie, gdy wyjeżdżasz poza miasto, musisz otrzymać zgodę. Nie powiedziano ci tego. Poważnie? Poważnie. Poważnie. No to ja o tym nie myślałem chyba, bo nie pamiętałem. Pamiętaj, że mamy ci na oku. Jak odjebiesz coś, to wracasz do puchy. Jasne. Jeżeli Diamond, jeżeli jeszcze raz będziesz nad jedzeniem machał swoim pętem, małym, ale pętem, to oj, to nie miło będzie, Diamond, rozumiesz? Spokojnie, ja po prostu byłem na obrzeżach. No. Na obrzeżach. A po wschodniej czy zachodniej granicy naszego stanu? Wschodniej. Wschodniej. I co tam robiłeś? Macałam się po brzuchu! Te agenci Maru, my nie mieliśmy jakieś morderstwa na wschodniej granicy? Jak najbardziej mieliśmy. Mieliśmy jak najbardziej. Jakie morderstwo? Nic mnie nie mieszajcie! Ej, agencie, agent, połącz kropki. On pierdolica, że to jakieś tratwie. A to było morderstwo na oceanie. Diamond. Diamond, czy ty chcesz nam o czymś powiedzieć? Nie. Diamond, czy ty kogoś zabiłeś? Nikogo nie zabiłem, przysięgam. Normalnie byłem... Diamond? Bądź ze mną szczery. Nas jest dwóch, ty jesteś sam. Nie, nie denerwuj się, nie bądź pizda już. Zawsze jak się zdecyduję, to się łapię za uszy! Uspokój się, nie. Dobra, spokojnie, wiem, że to nie ty. Żartujemy sobie, się. Ale nabrałeś się. Ale pamiętaj, że mamy cię na oku. Jasne. Także dwa szkana ruchy, Diamond. Macie do ogarnięcia niż kopyta dla mnie. Co mamy? Kopytem to ci mogę zajebać w szczękę. Ty no, karuzela. On do mnie wczoraj podchodzi na szpitalu. Ej, masz kopytę do ogarnięcia. Diamond. Także Diamond, zmaszka. Nie wkurwiej mnie. Do losowych osób podchodzi się, pytasz ich. A nas jest więcej, ci się wydaje. A skąd się w ogóle pistolet załatwiał? Co? Skąd ja mam wiedzieć? Diamond. Jeśli nie masz licencji, tego pistoletu mieć nie będziesz, rozumiesz? Ja to sam mogę tą licencję sobie ogarnąć od was! Od nas nie. Czemu się przesiadłeś? Żeby być bliżej ciebie. Kontakt jest bardzo ważny. Ostrzegam cię, jeżeli coś odjebiesz, kogoś odjebiesz, kogoś porwiesz, a szczególnie Vivian Willis, to zadbam osobiście, żebyś skończył na krześle elektrycznym. Zapamiętaj moje słowa. Jak się zobaczę z jakimś kurwa Jimmy, czy innym Jimem, nie będę płaszczył na ciebie. A żadne przesłuchanie nie odbędzie się na komendzie, ani w miejscu, gdzie ktoś mógłby cię zlokalizować. Zgadza się. Dobra, ja chcę wrócić do roboty, bo ja bym się tam strasznie podobał w ogóle. Ja naprawdę chcę wrócić do mojej pracy, zamiatać, robić burgery, sprzedawać burgery i w ogóle. Ja jestem człowiek burger. Mhm. No. Zapamiętaj po prostu te słowa. Teraz wracamy. I uważaj na siebie na mieście. Jasne. Siemano, swoje. Akurat powiedziałem szefowi, że idę, słuchaj, z zestawem, z zamówieniem, dlatego mam mało czasu, około 5 minut, inaczej będę miał przypał. Co chcieli od ciebie federalni? Federalni chcieli ode mnie, kurwa, coś tam, żebym dawał im, kurwa, jakieś informacje, jak przyjdą do Burgershota, bo teraz podobno ktoś męczy Burgershota. Chuje mój, dzięki wam, że zastraszali mnie, kutafony pietolony. Jebać ich. Też jestem takiego samego zdania, bo ja pieprzysz federalnych. My plan. Tak jak gadaliśmy ostatnio. Czyli my wyślemy kogoś na puchę, tak żeby go psy jebły. Ja pojadę jako adwokat i zabiorę ze sobą Wilsona. W drodze powrotnej, jak już go wybronimy, staniemy na czerwonym świetle, pierdolnie nas ciężarówka. Wywiną i mnie, i Wilsona. Wywiozą na hurtownię. Na hurtownię. Na hurtownię w mieście. A gdzie składniki do restauracji na żarciu kupujecie? No tak. Ona jest na dokach, ta hurtownia chyba, nie? No chyba tam, no wiem gdzie na dokach, wiem gdzie jest. Właśnie. I my go tam wywieziemy do takiego hangaru, tam jest taki hangar obok hurtowni. I ty przyjedziesz na hurtownię i wyczaisz, że jakiś typ jest poddany. I po prostu podleci z klamą i poddasz nas. Ja się poddam normalnie, znaczy ja już będę związany, ale chłopaki ode mnie się poddadzą normalnie.
wcześniej zrobimy taką akcję, że no, tak jak oni by chcieli go kurwa, wiesz, zajebać, tak kurwa, żeby on się bał, nie? No, no, no. Dadzą też, rzucą też tekstem, że za chwilę dojedzie druga fura. Ty wpadasz, kurwa, poddajesz ich, związujesz ich, nas rozkuwasz i spierdalamy stamtąd. Czyli rozpierdalam was we postawów, rozpierdalam jakichś chłopów, tak? Kogo dokładnie? Nie no. Ty podjeżdżasz na hurtownię pożarcie i dwóch moich ludzi będzie mnie trzymało i Wilsona. No. Wejdziesz na plecy, powiesz proszę się poddać. Jeden Aha. i drugi ci podniosą ręce. Miej liny, zwiążesz ich linami, nie? No. Mnie i Wilsona rozwiążesz i spierdolimy stamtąd. A oni zostaną. I wtedy już twoja rola, jak przekonać Wilsona do tego, że uratowałeś mu życie. My spróbujemy zrobić tak, żeby on rzeczywiście myślał, że przyjechaliśmy go zabić. Powiemy, że dostaliśmy zlecenie. No dobra, tylko poczekaj, bo jeszcze jedna kwestia. Jak już kurwa, wiesz, oni będą spierdali, po tym jak już ich poddał, i ty zostaniesz z Wilsonem, to ty po prostu uciekniesz sobie gdzieś, a ja Wilsonowi powiem, że wysiadam do samochodu, ja go podwiozę, tak? Dobra, możemy. No, ja go wtedy powdrążę przy kabacie jakoś. Dobra. Ja też spróbuję zagrać inaczej. Próbujemy mu powiedzieć, że mamy na jego głowę 300 koła, jak zapłaci 300 koła, to jest kurwa free. Może się uda, że nawet nie będzie trzeba, podzielimy 300 koła i będzie zajebiście. No i dobra, pasuje, gra. Ja się tego będę musiał trochę lepiej przebrać, bo w tych majczokach teraz zapierdalam. Wiesz, ty musisz sobie zrobić alibi, że jedziesz na hurtownię, nie? Masz kopyto, Chmielo? Najlepiej jakby twój szef też wiedział, że jedziesz na hurtownię, nie? Jasne, ja trzeba zagadam tak, że po prostu pojadę po składniki, a przed tym składniki wypierdolę jakoś, żeby on wiedział, że składników nie ma. Albo narobię tych kanapek w pizdu za dużo i powiem, że składników brakuje i pojadę po składniki, ja coś wymyślę. Tylko musi też pisać dokładnie o której godzinie. Dam ci znaka, no za chwilę będziemy działali, nie? My tu jeszcze rozplanujemy dokładnie, co jest 5 i tak dalej. A, my musimy jeszcze na jednego, bo jeden przysnął nam w bagażniku. Jak jest hurtownia, nie? Wiesz gdzie, tam w tych dokach. Obok jest taki duży hangar. On jest otwarty, więc my będziemy stali tak, żebyśmy stali plecami. Ustawią nas specjalnie tak, że ja i Wilson będziemy widzieli ciebie, który podjeżdża do hurtowni, a moi ludzie, którzy nas porwą, nie będą cię widzieli. Więc jak podjedziesz do hurtowni, to podejdź rzeczywiście do tego ziutka, żeby Wilson to widział, że ty przyjechałeś do hurtowni. Wiesz o co chodzi? A wy będziecie w tym magazynie, wy będziecie tak, w środku, dobra. Tak, i my będziemy widzieli ciebie z Wilsonem, ale moi ludzie cię nie będą widzieli, więc podejdziesz po cichu na plecy i ich poddasz. Dobra. No, i mnie ruskujesz, ja powiem, że się nimi zajmę, weźmiesz Wilsona. Właśnie nie mam kompetencji, masz jakieś kompetencje? Tak, ogarniemy. Dobra, to ja lecę do Burgershota. Kurwa, no nie mogę wejść do tego środka! O. Chabie mi! O kurwa, to ty! Ja myślałem, że ty jeden od nas jesteś! Chabie mi! Co tam powiesz? Chabie mi! Aura, No, to nie kod Morsa. Tak to działa. Czy tutaj przyszedłeś taka doklejkę tak za mną? Nie, jalla habibi, na ta nam, no, taka selatykę, no, la pera jalla. Słuchaj, dostałem rozkaz od Abrahama, że podobno mamy wysadzić coś w powietrze. Tak, zgadza się, wysadzamy w powietrze, tak. Habibi. No, habibi, come to Dubai. Ale żeś kurwa przeskoczył. Ale oni też się sami spowolili. Jeden został tylko za nami. Stary, ja ci proponuję przez jakąś barierkę po prostu przejechać. Oni przejadą. Zrób się jakie mam zawieszenia, jakie oni mają. Tak jest też, to teraz masz pomacić. Sugeruję tylko. O kurwa, mamy cały konwój za sobą. Ja mam opaskę, dlatego kurwa! Mamy cały konwój za sobą, do chuja! Słuchaj, chyba mi się słabo robi! Nie! Chyba mi się słabo! Nie! Tylko to, o kurwa, ile tego tutaj? Zapomniałem się powiedzieć,
Coś chyba mi się słabo robi. Co to co za auta? O kurwa, co się dzieje, co się dzieje? Kurwa, tego z motocykla zepchnęli. Dobra, wysiadamy tu, wysiadamy tu, ja co kurwa, wysiadamy. Nie. Kurwa, debile jebane. Chyba mi się słabo robi. Zatrzymaj się, tak to zatrzymaj się. Ukojnie, naprawdę. O kurwa, coś mnie... Aha, auto na mnie spadło. Ręce podnieś w tym momencie. Zakuwam ci prawo, lewa, dociskam cię kolanem. Zobisz te łapy z tych... Masłach z Cassidy. Drugi jest ranny, z tego co widzę. 8-1. Dwójkę. Diamond chyba to ty? Słuchaj. No? Dzwonią karoserii. Do czego? Karoserii. Do karoserii? A po co? Bo ja przecież jestem tu z przypadku. Jeden ranny. Z przypadku jesteś? Ciszaj, okej. Ciszaj. Dobra, pomagam ci wsiąść do pojazdu. Ktoś się trze. O, ale miejsce. Które chcesz? Masz jeszcze prawo wyboru, ci powiem. Trochę tak jak więzienie jakieś. Tutaj? Śmiało. Dobra, ja cię przeszukam. Jeszcze raz. Oprzyj ręce tutaj o stolik. To lepsze warunki niż u mnie w pokoju. Skidu. Będę mam swoje nowe loko. No. Dobra. Z tego co widziałam, to jeszcze masz telefon. Ja ci go zabiorę. I to tyle. Jedzenie, simki i pieniądze jak najbardziej. Ci zostawiam. Dobra. Szkoda w sumie, że postać nie ma na nodze opaski? Zapraszam pod kartę. A. No ale to wiesz... Nie... Przełóż mi tutaj ręce. Nie, może to by było wykonane. Nie. Rozkuję cię. Git. Idziemy na to? Dobra, na i o czegoś. Co robimy? Na maina chyba idziemy, nie? Kto tutaj przejdzie niedługo? Na co ja mam oczekiwać? Przegrywa z wielodobem, zasypiasz. Pierdolić łyżkę w obie. Jadę.
Witaj, Diamond. Jak się znalazłeś w tym towarzystwie? Masz mi podać teraz imiona, nazwiska. Słuchaj, no nie mam... I wszystko, co wiem. Nie mam żadnych imion i nazwiska, po prostu byłem na ulicy i miałem taki torban podobny jak oni, więc wszedłem do jednego z nich. I kurwa się nawet nie patrzyli, że ja jestem w ogóle nie od nich. A tam bandama to skąd? Co? Dali ci tę bandamę? Kurwa, ja pierwszy się bawiłem termitami w tym mieście, zanim to było modne, kurwa. Rozumiesz? Ja pierwszy udawałem Habibiego. To ja jestem, kurwa, OG Habibi. Ale tak naprawdę, mówię, że tutaj jestem w przypadku. Abrahajew, kurwa, podobno zlecił wysadzenie samochodu. Tak słyszałem, że w aucie tak gadali, że Abrahajew. Abrahajew. Ciągle o jakimś Abrahajewie gadali. A nie o sami... Abugajew. Czy jak on to chuj wie, tylko jak on ma... Chuj wie, wiem, że to był jakiś Abrahajew. Mów wszystko, co wiesz. No to wsiadam do samochodu. W przypadku... Nie pokabowali się, że ja to ja, że ja to jestem ulotny. No i kurwa, wymieniłem się numerem telefonu z gościem, który prowadził z zielonego tego suba. Mam do niego numer telefonu i nazwisko. On został, kurwa, przyjechany. Zaraz do ciebie odzwonię, przesłuchuję, kurwa. Gdy trwał pościg, on coś majaczył, że nie potrafi, kurwa, prowadzić samochodu, to ja stwierdziłem, że ja, kurwa, to jest idealny moment, żebym się przesiadł. I pokazał mu, że ja spróbuję uciec, żeby nie było, że jestem jakimś konfidentem. No i w międzyczasie, kurwa, dałem informację policji, plus miałem, kurwa, opaskę na nosy. Więc nic dziwnego, że w sumie pojawiło się za mną 10 radiołazów. I teraz Habibi pewnie myśli, że ja jestem czysty. A poza tym to się tak. Specjalnie rozbiłem, nie? Kurwa, życiem własnym ryzykowałem, żeby dać złapać tę gagatkę. Dobra, odwróć się ode mnie. Się od... Po co ci trzy sim? Bo no, ta historia była taka, że dałem koleżance simkę i tą simkę, kurwa, ona zabrała na chałupę i tej simki nie mogą odzyskać, a potem jak poszedłem do najpierw Wandera wyrobić nowe, to wyrobiłem dwie nowe złe. Nie wiem, kurwa, co w ogóle mam tamte simki. Kim jest poduszka? To jest gość ze sklepu Sleeping Expert. Ostatnio dostawałem materacę, bo w sumie chcę kupić nowe łóżko na chałupę, bo się poprzednio zarwało. Ci pierdolne zaraz głowę. No to jest 30 złam Pablo Pisikala, no! Co to jest za numer, który do ciebie dzwonił? 335-79372. A jesteś w SMS-ach, czy nie? Jest. A co jest takiego? Informował cię, że ktoś cię że ktoś na ciebie poluje. No to jest pracownik z Burgershota, bo teraz jestem zatrudniony w Burgershocie i rzeczywiście tam jakiś... ktoś tam się przepierdala w głowie. A 92943986? A jesteś w SMS-ach, czy nie? Bo jak to tak, no to się nie pamiętam numerów. Jest w SMS-ach. Jakbyś uciekał z restauracji, to zamknij drzwi i wywieź kartkę przed... No to jest jeden z szefów chyba restauracji, no. Masz jeszcze dużo połączeń z Podiną, ale to nie temat na teraz. Pójdzie się do ciebie z tym obec. Ale to co? Kim jest ten z Podiną? Dobrze wiesz, kim jest ten z Podiną. Ja nie mam pojęcia, on przychodził po prostu z Burgershota i co, kurwa, co, ze zestawem, bo sprzedawało mi on czasami chciał na to, że to po prostu przewoziłem. Tak, pierdu. Słuchaj, no to jest grane, ja potrzebuję jakiejś kasy, ja pomogę mu, rozumiesz, odezwiemy się do siebie. No, trzeba jakieś farsy, pomogę mu chwycić bandytę. Tak jak mówiłeś, zająłem się postaram, jeżeli tak kasy, się jeżeli kasy zdobędziemy, to dostaniesz swoje 10%. No jeżeli nie zdobędziesz, to trzeba chociaż pchać. Zobaczymy, odezwiemy się do ciebie. No co to mamy za współpracę? Nie wychodź tu przez pięć. Ziomek. Już ci zaraz powiem, trzeba szybko uciekać. Ja pierdolę. Boże święty, bo dostanę za to jakąś pochwałę. Dam ci kasę, no. Dam ci 10 koła za pomoc. Naprawdę? No, naprawdę. Dzięki. A będę mógł dalej pomagać? No nie wiem, no chyba tak, nie? To jest dobre, co robisz?
Na szpital medalnie, a nie gdzieś ten. No jasne, jasne. Dajmon, to jak ty uciekłeś z tej komendy? Ja wcale nie uciekłem, poczekaj. Ja naprawdę nic nie zrobię, przysięgam, nic nie zrobię, tylko proszę nic nie zrobić. Jak ty to zrobiłeś? Nic nie zrobię, nic nie zrobię, pogadajmy, naprawdę proszę pogadajmy. No pogadamy, ale jak ty to zrobiłeś? Słuchaj, mam kontakty, malutka. Dajmon. No słuchaj. Jak ty uciekłeś? Nic nie zrobię, przysięgam, nic nie zrobię. Słuchaj. Nie, no proszę. Ty masz opaskę i ty na takiej akcji jesteś. Nic. Oj, daj mu. Ja nic nie zrobię, mogę telefon. No dobra, dobra. Ja się nie dziwię, w celi byłeś. Już pomagam, jedziemy na śmietnego, muszę telefon być. Jesteś niemożliwy. Jedziemy na szpital. Dobrze, daj mi na szpital, ale ja nie wiem, jak ty uciekłeś. Wypuścili cię? No wypuścili mnie, bo jestem. No, co wypuścili? No, ja mam wiesz, no. Bo to po prostu tak już jest. Na szpitale, proszę, proszę, 10 tysięcy, tak? 10, 7 w drodze na szpitala. Halo, kto tam na radiu jest? Tutaj jedna rastka. Co to za radio? Pomagam, mam jakaś makabra w ogóle. Makabra się dzieje, siemano. Proszę bardzo, siemanko, siemanko. Nie mam suwy, nie mam suwy. Co tu się dzieje, Szymonie? Wszyscy rozstrzygani. Ciekawe na czego. Przykładny obywatel pomógł mi. A, no to jakieś tego wynagrodzenie się należy dla tego bohatera. No to tego ja proponuję jakąś broń. Nie, broń ja nie. Dostałem normalnie kurę, ja też muszę na tego. Jestem bohaterem narodowym. Jestem bohaterem narodowym, potrzebuję kamizelki, wracam tam ratować policję. Co ci się stało, że leżysz? Wstawaj. No już, tam przecież dostałem kurde kulkę. Też dostałeś. No jak ratowałem cię, mam nadzieję, że mnie to jakoś wynagrodzisz. No to jak to? Ty z nim jedziesz? Ty z nim jedziesz i potem oni cię strzelają? Co on z nim z kim jeżdżę? Przecież kurwa z nikim jeżdżę, to żałem strzały! Gdybyście złapaliśmy cię! Dobra, słuchaj, podjedźmy do bankomatu! Pierdolę, dobra. Ale tu nie mogę wejść. Nie mogę siąść. A nie ma tutaj na szpitalu bankomatu? Czekaj, zapytam się. Ej, jest jakiś bankomat? O! Ja nie wiem, jak to się, masz 5 koła, ale ja nie wiem, jak to naprawdę się kłaść. Ale miało być 10, no! Miało być 10, no obiecała, tak się nie robi! Co tak jest? No ratunek, raz pieni! Schowku nic nie było. Dajmon, tylko jak coś się okaże, tu uciekłeś z celi, to wiesz, że będą cię szukać na mieście. Nigdzie nie uciekłem, spokojnie! Spokojnie! Dobra, jedna ratunek policji! Uważaj na siebie. Jasne!